Witam Państwa. Ponownie wróciliśmy do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Moim gościem jest pani Wioleta Kozłowska, kierownik kompleksu kinowego Multikino. I pani Wioleta powie nam o najbliższych wydarzeniach w Multikinie właśnie. Cóż tam nas czeka? A na początku się przywitam, bo jest mi bardzo miło, jak zawsze, tutaj gościć u Państwa. A w ramach wydarzeń, które mają miejsce w Multikinie, jak zawsze jest tego bardzo, bardzo dużo. I jak przychodzimy do Państwa co te dwa tygodnie, to tak przedstawiamy nasze projekty, na co Państwo mogą do nas przychodzić i część już z nich zaczyna się powtarzać. I tak na przykład teraz chciałabym zaprosić Państwa, a szczególnie Panie, na Kino na obcasach, które odbędzie się 21 maja o godzinie 20, tak jak zawsze Kino na obcasach ma w zwyczaju. I dla tych pań, które jeszcze nie wiedzą albo nie słyszały, małe przypomnienie, cóż to takiego Kino na obcasach jest. A mianowicie spotykamy się zawsze o godzinie 20 we wtorek i mamy pół godziny czasu na nasze babskie sprawy. Zawsze jest film, który jest filmem dedykowanym dla pań, w naszym klimacie, mężczyznom jestem zbroniony, także bardzo mi przykro, nie da rady. To nie zakrawa na jakąś małą dyskryminację? Ale możemy zaprosić jako osobę prowadzącą lub w ramach autorytetu w jakiejś dziedzinie, które zostanie powiedziane w ramach Kina na obcasach. Także wtedy jak najbardziej rozumiem, zapraszamy. Czyli całe kino kobiet i jeden mężczyzna. Tak, no Rodzynek na pewno ma fantastycznie, trzeba przyznać. Dobrze. W każdym razie teraz będziemy mieli właśnie w ramach Kina na obcasach film 28 pokoi hotelowych. I w ramach atrakcji, jako że zbliża nam się tutaj sezon urlopowy, rzecz się dzieje w hotelu, a więc zaprosiliśmy w ramach przedstawienia jakichś ciekawych informacji jeden z większych hoteli w Szczecinie, a nawet bym powiedziała, że największych. I tutaj zostanie nam przedstawione sposoby zachowania, savoir vivre leciutki w hotelach na świecie, zwyczaje jakie panują, ponieważ zaraz się rozjedziemy w świat i nagle się okaże po prostu, że spotykamy się z nową kulturą i fajnie być przygotowanym na jakieś niespodzianki, które nas w hotelach na świecie mogą spotkać. Rozumiem, i to się odbywa przed seansem, coś takiego? To się odbędzie przed seansem. To jest ta krótka chwila na babskie sprawy. No tak, to akurat jest takie ogólne, że tak powiem. Będą oczywiście nagrody, konkursy jak zawsze. No teraz mamy taki bardziej poważniejszy temat. Rozumiem. Czy jakieś specjalne bilety na ten Kino na obcasach, tańsze dla pań? No to są specjalne, to trzeba przyznać. Tutaj panie zawsze przychodzą, najczęściej właśnie w towarzystwie, dwójkami albo nawet trójkami, czwórkami. Panie bardzo lubią się umawiać na przykład w pracy, że przyjdą z wartą ekipą. Jest naprawdę wesoło, przychodzą całe rodzinki, ta babska część rodzinek, tak, bo przychodzi na przykład babcia, mama, córka, także jest naprawdę ciekawie, to trzeba przyznać, panie są bardzo wyluzowane, bardzo spontaniczne, no bo to jest tak naprawdę czas dla nas i możemy w tym momencie spędzić miło, sympatycznie i możemy porozmawiać o tematach, które nas interesują, od fitnessów, od jakichś babskich takich typowych spraw, bo na przykład sprawy właśnie związane teraz z podróżami, jak przygotować się do czasu urlopowego i zabezpieczyć swoją rodzinę, bo też poważne kobiety jesteśmy. No niewątpliwie takie embargo na mężczyzn czasami bywa pożądane, a nie planujecie zrobić jakiegoś kina na płaskim obcasie dla nas właśnie? Tak powiem, było, ale się nie sprawdziło, że tak powiem. No, panie są jednak bardziej zdyscyplinowane i są bardziej wierne, że tak powiem, i przychodzą na te kina na obcasach, a panowie tak z doskoku od czasu do czasu, więc dla was mamy Ligę Mistrzów na przykład. O właśnie. I mamy finał teraz, który będzie, także zapraszamy pan. Może by nas zdyscyplinować i zachęcić, trzeba by jakieś specjalne atrakcje typu piwo. No już nie powiem papierosy, bo byście chyba kina nie wywieszyli. Nie, nie wolno, nie wolno, zdecydowanie. Dobrze, cóż jeszcze? Przejdźmy dalej. Na Dzień Matki, też dla pani oferta. A właśnie na Dzień Matki mamy coś specjalnego, czego u nas jeszcze nie było. To znaczy, było i nie było, powiem tak. Ponieważ mamy coś takiego jak Multi Baby Kino i to jest projekt, który jest odkąd pamięć pamięta, że tak powiem. Zawsze w środę o godzinie 12 jest film z repertuaru. To nie jest jakiś specjalnie ściągany film, tylko to, co jest akurat w ramach premiery teraz filmowej. I jest to seans dla matek bądź ojców z dziećmi. Polega to na tym, że sala jest specjalnie przygotowana. Dźwięk jest ściszony, światło nie jest do końca zgaszone. Jest podwyższona temperatura na sali kinowej. Są przewijaki, pieluszki, nosidełka, że można dzieciątko z wózka wyciągnąć i w tym takim małym nosidełku posadzić na fotelu kinowym. To jest projekt przewidziany dla matki bądź ojca z dzieckiem takiego do pierwszego roku życia, bo to są naprawdę maleństwa. A jako żeby nie było sytuacji takiej, że ta biedna mama albo ten tata siedzi w domu i cały czas tylko te pieluszki,
staruszki, to może sobie po prostu pójść, umówić się ze znajomymi, też z małymi dziećmi i zobaczyć to, co teraz akurat bieżącego w repertuarze kinowym jest. I taki projekt zawsze odbywa się w środę o godzinie 12. Teraz wyjątkowo, jako że Dzień Matki nadchodzi, to specjalny taki właśnie pokaz Multi Baby Kino odbędzie się 26 maja w Dzień Matki w niedzielę. Ale rozumiem, że nie jest to zarezerwowane tylko dla mam, dla tatów. Nie, dla ojców z dziećmi tak samo. Jest tak, że przyjdzie tata i mama z malutkim dzieckiem, no to tak jest różnie, ale tu jest mieszany projekt zdecydowanie, ale zrobimy go właśnie w związku z tym, że dotyczy to akurat takiego pięknego dnia jak Dzień Mamy. W konwencji właśnie Kina na Obcasach, o którym mówiłam. Też zrobimy, zaprosiliśmy jedno z fitnessów spa w Szczecinie, tak powiedzmy, nie powiem dokładnie nazwy filmu, bo chyba nie mogę, ale tematem będzie, jak bardzo szybko dojść do formy po ciąży, po urodzeniu dziecka, żeby no, móc, że tak powiem, zmieścić się w rozmiarówkę sprzed ciąży. Myślę, że paniom się to spodoba. W każdym razie no, będzie to właśnie w konwencji Kina na Obcasach, więc myślę, że panie będą zadowolone i na to właśnie zapraszamy bardzo serdecznie. Rozumiem. W ramach filmu, i to jest ważne, będzie właśnie premiera Wielkiego Gatsby'ego, bo teraz właśnie wchodzi na ekrany i tutaj właśnie na Multi Baby zostanie przedstawiony, także Leonardo DiCaprio, Baz Luhrmann, przepraszam, reżyser, a więc wielkie widowisko, to jest człowiek odpowiedzialny za Moulin Rouge, za Romeo i Julia, także no będzie się działo, to trzeba przyznać. Dobrze. I jeszcze jeden punkt naszego programu, tutaj dostałem, zaglądam w naszą ściągawkę i to już propozycja zdecydowanie bardziej dla panów chyba. Ja powiem tak, ja fanką samochodów też jestem, więc dla mnie ewidentnie to też jest propozycja. A mówimy o najnowszym maratonie filmowym, Noc Szybkich i Wściekłych, jako że premiera szóstej części już Szybkich i Wściekłych zaraz na ekrany kin wchodzi. I tu właśnie w związku z tą premierą mamy maraton z czterema filmami z tej serii, a więc premierowo część szósta, część piąta, część, no, Szybko i Wściekle, czyli część pierwsza i Szybcy i Wściekli Tokio Drift. Także cztery części, no będzie się działo, szybkie samochody, fantastycznie przystojni mężczyźni, piękne, seksowne kobiety, no generalnie no, nie trzeba, myślę, tej serii nikomu zachwalać, także Vin Diesel i Paul Walker jak zawsze zwarci, gotowi i w pięknych, fantastycznych samochodach będą jeździli tutaj po ekranach kin, a wszystkie osoby, które w jakiś sposób lubią tę serię i widziały fantastyczne plakaty, które się pojawiły, bo naprawdę to jest mistrzostwo świata. Jak nie widzieli Państwo, naprawdę warto zobaczyć, my część mamy już u nas wyeksponowanych, także są na internecie, naprawdę to są perełeczki, trzeba przyznać. Dawno nie było tak dobrych, reklamujących plakatów danej premiery filmowej. Dobrze, kilka rad może dla tych, którzy się wybiorą na taki maraton filmowy, jak przetrwać od 22 do 6 rano, bo to jednak... Podusia. Podusia i dobre towarzystwo. To jest tak. A jak generalnie nie mamy za bardzo z kim pójść, to proszę mi uwierzyć, atmosfera na takich maratonach, szczególnie kiedy są takie serie właśnie jak Szybko i Wściekle, czy na przykład jak ostatnio mieliśmy Ironmana, gdzie przychodzą naprawdę fani danych serii filmowych, to są ludzie, którzy sprawiają naprawdę tak miłe wrażenie, jest taka fajna atmosfera, także jak nie ma się z kim porozmawiać, to tam na pewno kogoś się znajdzie do rozmów. Podusia jest ważna, bo fotele są wygodne, ale do 6.30 wytrwać... Czyli jednym słowem, nikt na takich seansach nie śpi. Dobrze, nie. Szybki konkurs jeszcze, bo wiem, że mamy już na Tak, mam dla Państwa dwie nagrody, dwa podwójne zaproszenia na wydarzenia, o których rozmawiałam. I teraz pytania konkursowe, tutaj już sobie przygotowałam. Jaki film gramy na Kinie na Obcasach 21 maja? I tutaj odpowiedź, że tak powiem, znają Państwo, a na Facebooku Telewizji Pomerania, kto szybszy, ten lepszy, może wziąć i wygrać nagrody. I tu jest podwójne zaproszenie. I co ważne, to są zaproszenia tylko dla pań, bo to trzeba zaznaczyć, no, bo Kino na Obcasach niestety jest projektem damskim. Oraz drugie pytanie, kiedy odbędzie się specjalny pokaz Multi Baby Kino z okazji Dnia Matki? Mam nadzieję, że Państwo zapamiętali. Proszę do komputerów. Kto pierwszy, ten lepszy. Na Facebooku Telewizji Pomerania. Czekamy na odpowiedzi. Tymczasem dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Za chwilę porozmawiamy o nauce i biznesie. Teraz krótka przerwa, po której widzimy się ponownie.
Dramatyczne zwroty akcji, szalone wyścigi i piękne kobiety. NMF, noc szybkich i wściekłych już 24 maja w Multikinie. W repertuarze Szybcy i Wściekli 6 premierowo, Szybcy i Wściekli 5, Szybko i Wściekle oraz Szybcy i Wściekli Tokyo Drift. Szczegóły www.multikino.pl, www.nmf.pl.